Siemano wszystkim, tutaj Popow w kolejnym materiale i w tym materiale powiemy sobie o kolejnym prostaki z uniwersum DC. Jest to niebieski żuk. Jest to postać młodego bohatera, bo chyba 16-letniego chłopaka, który dostał zaszczyt noszenia zbroi niebieskiego żuka. Zbroja niebieskiego żuka została stworzona przez pewnego doktora, który był pierwszym niebieskim żukiem. Później niebieski żuk znalazł sobie nowego właściciela, tak jak pierścień zielonej latarni. Niebieski żuk nie ma niestety swoich filmów, ale pojawiał się w takich filmach jak serialach jak Batman, Odważni, Bezwzględni, w jakimś tam nowszym Batmanie w Lidze Sprawiedliwych był jednym z ekipy ligi. I Żuk to jest odpowiednik Tony'ego Starka, jeżeli chodzi o zbroję, ponieważ kostium się przystosowuje do właściciela i do jego umiejętności. Jedną rzeczą, która mi się nie podoba w tej zbroi, jest to, że ta zbroja ma własną świadomość. Tak jak zbroja Tonego ma własną świadomość, tylko że zbroja Tonego nie chce nikim zawładnąć, a Żuk ma świadomość swoją i chce niszczyć. I w Lidze Młodych były odcinki, gdzie był zielony Żuk i czarny Żuk. Więc ta rasa chyba została, ta technologia została chyba stworzona do niszczenia Ziemi i wszystkiego, czego co napotka. Nie wiem, jakie wy macie zdanie na temat Żuka, ale jestem ciekawy waszych opinii. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i see ya.